Jestem karmelitą bosym. Przeżyłem już w zakonie 64 lata. Wstąpiłem do zakonu mając 15 lat i 8 miesięcy i rozpocząłem nowicjat w Czernej, w domu formacyjnym i przebywałem tutaj przez 2 lata. Następnie kontynuowałem naukę szkoły średniej w Wadowicach i w Poznaniu uwieńczyłem egzaminem dojrzałości. Następnie studiowałem filozofię tomistyczną i teologię. Filozofię w Poznaniu, w naszym kolegium, a teologię w kolegium ojców karmelitów w Krakowie. Otrzymałem święcenia kapłańskie 22 czerwca 1964 roku i bezpośrednio po święceniach skierowano mnie na studia humanistyczne na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Studiowałem filologię polską i po 5 latach uwieńczyłem to stopniem magistra, w stopniu bardzo dobrym. Z kolei przełożeni skierowali mnie na nauczyciela języka polskiego w niższym seminarium duchownym w Wadowicach i przez 9 lat, pełniąc różne obowiązki w klasztorze, między innymi przeora, uczyłem naszych uczniów. Było dosyć liczne właśnie grono i nauczycielskie, ale także i nie brakowało uczniów, bo w czasach ówczesnych komuny były nieliczne nisze seminaria, gdzie uczyli się młodzi kandydaci do seminariów wyższych. Czy to właśnie do diecezji, czy w zakonach. Następnie przez 6 lat byłem przełożonym i proboszczem wielkiej parafii we Wrocławiu i tam żeśmy szerzyli przede wszystkim kult Matki Bożej Ostrobramskiej, ponieważ w naszym kościele pod wezwaniem świętego Józefa oblubieńca Najświętszej Marii Panny zrobiono replikę Ostrej Bramy. Po wojnie, po II wojnie światowej wielu Wilnian i naszych rodaków z Kresów Wschodnich i Północnych właśnie zamieszkało na Dolnym Śląsku i z wielką czcią przybywali do naszego sanktuarium we Wrocławiu. Po 6 latach potrzeby były takie w Wadowicach, w niższym seminarium, że powołano mnie na stanowisko dyrektora i przez 20 lat tam pracowałem i uczyłem również oprócz języka polskiego języka łacińskiego. Wielu naszych abiturientów, którzy składali matury, przeprowadzałem te matury już na prawie państwowym, bo zostało to prawo udzielone po właśnie latach, kiedy Solidarność doszła do głosu i wielu otrzymało świadectwo dojrzałości. Niektórzy wybrali i właśnie nasz zakon karmelitański, inni poszli do diecezji, bądź też założyli swoje rodziny i są na pewno dobrymi
ojcami i wychowawcami swoich dzieci i świadkami właśnie swojej wiary. W 2011 roku, kiedy już nie pracowałem w niższym seminarium i w liceum naszym pod wezwaniem świętego Rafała w Wadowicach, bo szkoła została zamknięta, to w ten czas przeznaczono mnie na przełożonego i kustosza sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach. Jest to miejscowość, która leży na trasie między Kielcami a Boskim Zdroju. Po 6 latach, zgodnie z naszym prawem zakonnym, skierowano mnie tutaj do Czernej, gdzie pełnię różne obowiązki. Między innymi właśnie jestem tym, który przyjmuje pielgrzymki, a są dosyć liczne, zwłaszcza w okresie letnim. Oprócz tego zlecono mi funkcję przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa, bo liczni narzeczeni właśnie bardzo pragną w tym miejscu przyjmować ten wielki sakrament małżeństwa. Cieszę się swoim powołaniem i dziękuję Bogu, że mnie wspomagał w tych licznych obowiązkach.